Witam Państwa, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 10 dzień stycznia, za chwilkę godzina 9.00. Zobaczmy, jak wyglądają wykresy. Na początek euro-dolar, to jest interwał H4. Tutaj cały czas utrzymuje się tendencja spadkowa, mimo że w ostatnim czasie rynek tutaj próbuje nam wpaść w trend boczny, to cały czas tym scenariuszem dominującym jest scenariusz spadkowy. I tutaj na interwale H4 widać, że przed chwilą właściwie uformowała się tutaj świeca z długim górnym cieniem i czarnym korpusem, co może nam tutaj mówić o kontynuacji spadku. Czyli w tej chwili tutaj wygląda to prospadkowo, natomiast wybicie tej strefy otwierałby drogę do większych wzrostów, większej korekty wzrostowej. Natomiast póki ta świeca wygląda w ten sposób, no tutaj wszystko wskazuje na to, że zobaczymy dalsze spadki i celem najbliższym wsparciem są tutaj okolice 1,0515, czyli te ostatnie lokalne dołki. Do tych dołków brakuje około 80 pipsów, więc sporo przestrzeni tutaj rynek do tych spadków by miał. Natomiast w przypadku zanegowania, tak jak mówiłem, ta droga do wzrostu zostanie otwarta, natomiast już nieco wyżej mamy kolejny istotny opór, gdzie rynek nam wcześniej reagował i to jest aktualnie około 60 pipsów wyżej. Zaznaczę ten poziom, to są okolice 1,0660, czyli biorę pod uwagę tutaj reakcję z końcówki grudnia i z 14 grudnia, czyli tutaj mamy najbliższy opór w przypadku zanegowania tej formacji, natomiast jak na razie, tak jak mówiłem, tym scenariuszem bazowym jest scenariusz spadkowy. Jeżeli chodzi o niższe interwały czasowe, tutaj nic za bardzo ciekawego nie widać, dopiero wsparcie tutaj, czyli 1,0510, ewentualnie na jeszcze niższym interwale czasowym M15 można by wyznaczyć lokalny układ 1:1, który widzimy, że był tutaj trzymany, natomiast już rynek go wybił, więc na takim bardzo niskim interwale w tym miejscu tutaj mamy najbliższy opór 1,0601, 1,0600 nawet, czyli dolne ograniczenie wybitej struktury 1:1. Widzimy, że ono już było testowane od drugiej strony, czyli rynek wybił, przetestował ten układ, no i teraz wszystko wskazuje na spadki. Powrót powyżej, no to jest próba ataku znowu na ostatnie szczyty i wtedy próba zanegowania tej formacji z interwału H4. Tutaj jeszcze ewentualnie można rozłożyć siatkę FIBO i miejsce wcześniej, na które zwróciłbym uwagę przed ostatnimi dołkami, to jest tutaj ten poziom i on wynika ze współczynnika 61,8. Bardzo ładnie ten współczynnik grupuje się z wcześniejszą reakcją ceny w tym miejscu tutaj, czyli mamy lokalne ZZB. Zobaczmy, że rynek również od drugiej strony ten poziom przetestował, także tutaj 37 pipsów niżej, 1,0554, najbliższe istotne wsparcie. Zobaczmy kolejny instrument, to jest funt dolar na początek rzut oka na interwał D1, tutaj cały czas dominuje tendencja spadkowa, znajdujemy się praktycznie na wysokości ostatnich liczących się dołków. Na H4 wygląda to podobnie, czyli mamy ten scenariusz bazowy, scenariusz spadkowy i tak naprawdę tutaj z perspektywy H4, dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, a to jest poziom 1,2210, obowiązuje scenariusz spadkowy, czyli wyjście powyżej tutaj tych ostatnich lokalnych dołków mógłby nam doprowadzić do jakiejś większej korekty wzrostowej, natomiast jak na razie wszystko wskazuje na to, że te spadki będą kontynuowane, także wybicie ostatnich tutaj dołków z dnia wczorajszego otwierałby nam drogę do dalszych spadków i wtedy z perspektywy D1 rynek powinien nam zaatakować właśnie te poziomy i tutaj wszystko powinno się wyjaśnić, czy też zobaczymy wybicie tych ostatnich dołków, czy też zobaczymy jakieś świece popytowe w tym miejscu, także znajdujemy się w naprawdę ciekawym miejscu na funcie, natomiast trend mamy spadkowy, więc bardziej prawdopodobne jest to, że zobaczymy wybicie. W przypadku jakiegoś fałszywego wybicia i jeżeli będą zostawały na świecach, czy to H1, H4, długie, dolne cienie, no to wtedy będzie można rozważyć ewentualnie jakieś tutaj odbicie i próbę zagrania pod korektę. Natomiast tak jak mówiłem, scenariuszem bazowym jest ten scenariusz spadkowy.
I zobaczmy jeszcze jeden instrument USD JPI. Tutaj podobnie jak na eurodolarze, tylko że odwrotnie, ta para często chodzi odwrotnie do eurodolara. Tutaj mamy prowzrostową świecę na interwale H4, na tym samym interwale na eurodolarze mieliśmy świecę prospadkową, czyli dolny cień, długi dolny cień, biały korpus, formacja młota na wysokości ostatnich dołków i mamy tutaj sygnał prowzrostowy, czyli dopóki jesteśmy powyżej poziomu 115,20, czyli tych tutaj ostatnich dołków, dopóki ta formacja obowiązuje, no to mamy scenariusz wzrostowy, tym bardziej, że oddalając wykres, tutaj od dłuższego czasu obowiązuje tendencja wzrostowa, a ten ruch boczny, który tutaj obserwowaliśmy, jak na razie wygląda jedynie na korektę. Tutaj mamy około 300 pipsów, a ruch wzrostowy, licząc od ostatnich tutaj dołków, ponad 1700, także jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja miała się zmienić. Można tutaj wyznaczyć linię po ostatnich lokalnych szczytach, jej wybicie będzie potwierdzeniem dalej ruchu zgodnie z tym trendem. Można również poczekać na retest, ponieważ bardzo często rynek w takiej sytuacji po wybiciu wraca, testuje taką linię od drugiej strony i kontynuuje ruch trendowy. Także tutaj na USDJPI wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z dalszymi wzrostami. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, interwał M15, tutaj na ostatniej fali wybity już został układ 1:1. Jego górne ograniczenie w tej chwili wypada w tym miejscu, także to jest najbliższe wsparcie, czyli jeden z możliwych scenariuszy, korekta właśnie do tego górnego ograniczenia i kontynuacja ruchu wzrostowego. Najbliższy opór, tutaj jeszcze zaznaczę z powrotem tą linię poprowadzoną po ostatnich szczytach, ponieważ to ona jest tym najbliższym liczącym się oporem. Tutaj do niego brakuje około 100 pipsów, więc dość daleko. Wcześniej można zwrócić uwagę na współczynniki FIBO, natomiast tutaj jakiejś wyraźnej reakcji na żadnym z tych współczynników wcześniej nie było, także jedynym, który można wziąć tutaj pod uwagę, to również podobnie jak na eurodolarze, tylko tutaj ta strefa będzie nieco szersza, 61,8 plus te dwie wcześniejsze reakcje ceny tutaj i w tym miejscu, czyli to będą okolice 116,70. Ok, z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym i do usłyszenia.